chcesz mącić wodę, to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kluczni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to rzeci orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Zawsze w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz życiu z systemem strasz. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma. Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Jak tytuł mówi, powłoka epoksydowa. Prawdopodobnie jest to pierwsza powłoka na świecie epoksydowa, którą dostałem od Grzegorza. I serdecznie oczywiście Grzegorz się pozdrawiam. Co tam, forteczko? Patrz, no. Muszę ci rzucić, no nie mogę, teraz mam rękawiczki, kurczę, czyściutkie i nie mogę nic zrobić. Później się pobawimy. Słuchaj, z tego co mi wiadomo, ma być to pierwsza powłoka epoksydowa na świecie. Nie wiem jak to gryźć, nie wiem jak to kłaść. Dostałem tylko to, co mam tutaj, widzisz, w paczuszce. Tak jak widziałeś, panel przygotowałem. Liźnięte tutaj rysy, grubasy są, to na to nie patrzyłem. Chciałem, żeby był mega odtłuszczony. Raczej powiem tak, zostały takie totalne grubasiory, to, bo wiadomo, że ta powłoka leżała w krzakach. Co my tu mamy? Takie cuda. Okej. Okay. Kawał butli. A, powłoka się nazywa NOX 13. I co z tego wyniknie, nie wiem. Bardzo jestem ciekawy. Niby długo testowana, niby długo nad nią siedział. Teraz tak, co my tu mamy? Wstrząsnąć przed użyciem, ok. I to jest wszystko. No już, 30 ml. Wstrząsam. Zaraz będę wąchał. Dzielimy? Podzielimy. Tak, tutaj muszę odciąć. Pójdę po taśmy. Wstrząsam i wstrząsam. Myślę, że wystarczy. Pierwsze co, to niuchnę. Garaż specjalnie otworzony, żeby był przewieł, bo powłoki Neoxala nauczyły mnie, że śmierdzą. Taki nitro, taki trochę znajomy rozpuszczalnik, ale inaczej niż do tej pory. Słuchaj, teraz tak, jak ja to oddzielę. Tu z tego względu, że nie ma klaru, czyli pojedziemy nie tak, o. Dobra, to pojedziemy tu i słuchaj, tu. Tu jest też wypolerowane. Będziemy widzieć, jaka będzie różnica. To co, no nie będziemy się tutaj rozczulać. Epoksydowa powłoka, pierwsza na świecie. Ma być to sztos nad sztosy. Prawdopodobnie z tego, co wyczytałem chyba na kosmetyka aut, że długo była testowana. Sam jestem ciekawy. Teraz tak, zobaczmy jak się spoko. Dozowniczek ekstra. Pozwolę sobie naprawdę tak na początku grubo. Nie wiem jak to kłaść, nie wiem jak docierać. Nic od niej nie wiem. Zrobię sobie tutaj tak na pół. Cyk, cyk, cyk. Temperatura. Jakieś 25 stopni. Co ja widzę? Tłusto. Aplikacja. Opór. I to srogi, słuchaj. Tak naprawdę już mi się skończyło, jeżeli chodzi o aplikację. Tak, mega opór. Naprawdę, mega opór. Wow, straszny opór. Opór na maksa. Tak naprawdę, słuchaj, widzę tylko jakby hologramy. Powłoka jakby szybko odparowała. Ojej, ja nie wiem co mam powiedzieć. No tu jest. Nie wiem co, jak mam temat gryźć. Słuchaj, już odparowała i
No nie wiem. Uj, uj, uj. Poczekaj. Ty, słuchaj, nie wiem. Tempo? Ślisko. Kurwa, co jest? No ale tu jest okej. A tu został taki bałagan. Czy ja go dotrę? Słuchaj, chyba nie. Dziwnie. Nie wiem, co mam powiedzieć, słuchaj. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze dlatego, że idę po latarkę. Dobrze, słuchaj, wyłączyłem światełka lampy wspomagające mnie tutaj, jeżeli chodzi o oświetlenie. Widzisz to? Zostały mazy, mega mazy. I tu mamy czyściutko. W ogóle odparowała od razu. To w ogóle jakby mi idę za mało. Powtórzę aplikację jeszcze raz. Mieszam. Dam jej teraz dużo. Zobaczymy. Teraz bez dodatkowego oświetlenia. Naprawdę przegiąłem. Jest jej bardzo dużo. Powtarzam aplikację w tym samym miejscu, bo tam tego nie dotrę. Nie ma mowy. Ok. I od razu będę chciał tu dotrzeć. I teraz tak. Teraz to się udało, ale słuchajcie, jest opór na maksa. Słuchaj, nie jest dobrze. Tak naprawdę. O, teraz ok. Tak, tu jest tempo, tu jest ok. Zaraz będziemy. Dziwna sprawa. Bardzo dziwnie. Od razu trzeba docierać. Od razu. I teraz jest ok. Na szczęście. Dodatkowa aplikacja. Tak, udało się. Znikło. Słuchaj. Tutaj. Nie wiem, co jest grane. Może nie zdążyłem. No, tu gdzie jest... A nie, tutaj to było zniszczony lakier. Jeszcze sprawdzę tu. Teraz postaram się jej dać dużo. I odczekać jakiś czas. Strasznie szybko odparowuje i ten... Rozcieńczalnik tak pachnie właśnie jak nitro, można powiedzieć, który właśnie jakby szybciutko odparowywał. Może jest dla niej za ciepło 25 stopni. Dobra, uwaga. Cyk, cyk. Teraz lepiej widzę, jak ją aplikuję. Tak, widzę odcinę. Ok, zostawiam. Widzę cały czas tłustość. Cały czas jest tłuściutko, zakręcę ją, albo nie zakręcę, gdzieś miałem ten kureczek, ojej, gdzieś go położyłem, no, tu jest, słuchaj, i tak, jeszcze, ale, o, rozcieńczalniki straszne, jeszcze jest tłusto, tu jeszcze siedzi, biorę latarkę do, tak, widać, że tu, o, widzisz, jest tłuściutko, zaraz sprawdzę, tak, za mało jej dałem. Jest tłuściutko. Wtedy po prostu dałem jej za mało. Teraz jest ok. Tu też jest tłuściutko. Wszystko gra. Ok. No to teraz czekam. Czyli na początku trzeba jej solidnie, solidna aplikacja, żeby go naprawdę nawilżyć, a później już na początku aplikowałem to tak, o, tu jakby mi już przysychało. Dobra. Spróbuję dotrzeć. Zobaczmy, jak się to będzie ciężko. Tak. Tu nie czekamy. Ojej. Strasznie. Aplikacja i docieranie. Nie. Przy tej temperaturze to nie ma co. Szybciutko. Myk i myk. I już zostały mi mazy tutaj. Czy sobie poradzę? Zobaczymy. O, chyba sobie poradzę. Czy będę to kładł na auto? Nie wiem, bo dlatego właśnie chciałem zaatakować ten błotnik, bo nie znam produktu. Nie wiem, co jest grane. Słuchaj, teraz tak. Tu, gdzie... zaraz wezmę latarkę. Tak, tu jest ok, no jest fajny połysk. Tu, gdzie była końcóweczka, czyli linia, gdzie
ostatecznie aplikowałem krawędź. Jakby mi coś zostało, zaraz wezmę latarkę. Dobra. Tu zostały mazy. No. Wszędzie zostały mazy. No nie, nie, zdecydowanie nie. Dobra, odwrócę mikrofibrę i teraz zobaczysz, co zrobię. Produkt kładziemy na małych odcinkach. No. U mnie temperatura pójdę, zobaczę. Zaraz ci powiem. No. Tak jak mówiłem, 25 stopni. Dobra, włączę tutaj chociaż górne światło, które mnie informuje, że tu trzeba od razu docierać. Czyli ponownie robimy taki myk. Dużo. Ok. I robimy tak. Ciach, 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 ciach. Już stawia opór. Bardzo szybko odparowuje. To być może, że nawet za duży kawałek sobie zostawiłem. Mniejszy kawałek i od razu docieranko. Docierasz. Tym powłokiem docieramy. Nie zostawiamy. Będzie mega upierdliwa. To już widzę, że jak nie zdążysz czuć w ogóle pod mikrofibrą, że szybko się kończy. Ona. O, i teraz jak zdążyłem, gdzie mi nie przyschła, jest ok, już jest śliskość. Czy położę to na auto? Nie wiem, zobaczę. Zastanowię się. To będzie niemałe wyzwanie. W ten sposób położyć całe auto. Dobra. Ok. Więc tak. Aplikacja tego cuda. No słuchaj, cudów nie ma. Rozcieńczalnik. Rzeczywiście śmierdzi inaczej niż do tej pory wszystkie. Przepraszam. Powłoki Neoxala. Zużycie będzie bardzo duże, gdyż ponieważ na moim panelu testowym i w mojej temperaturze garażowej, czyli 25 stopni, tak, nie jest to studio, nie jest. Nie jest to studio i tutaj nie ma stałej temperatury. Większość osób, które będą kupowały, pewnie będą to blokersi i tak jak ja, garażowcy i inni inne wynalazki. Nie obniżając tym osobom, wynalazkiem pomyślałem o sobie. No to trzeba będzie się śpieszyć. Mały kawałek i docieranie. Zostawisz gdzieś krawędź, gdzie ci za mało towaru i od razu ci wszystkie masz pozamiatane. Teraz się wyrównało. Połysk. No spoko. Jest taki... Kurde, no taki trochę... Ani to grafen, ale nic, odrywamy. Zobaczymy, co nam mówi. Mówi nam, że elegancko pokazuje ziarno. Mokre uderzenie. Tak, ewidentnie widać, że maskuje. To widzę od razu już tutaj. Sprawdzę tutaj. Ok, przechodzę tutaj teraz. Z tej strony. A, włączę sobie lampy, właśnie. Pyk. O, teraz będę widział doskonale. No właśnie, tutaj widzę. O, tu widzę. Tu wyjechałem w ogóle fibrą. Już jest... O, czuję, że ta powłoka to będzie siedzieć i siedzieć. Słuchaj, wystarczy, że nią wyjechałem tylko na za taśmę i już tu zostały mazy. Wyschło szybciutko. No nie będzie to łatwa powłoka. A czy inaczej, nie jest to łatwa powłoka. No, połysk jest fajny. Śliskość? Kurde. No jest, ale... Nie jest to jakoś ach i och, ale to o niczym nie świadczy oczywiście. Dobra, przejdę sobie teraz z drugiej strony. Tu będę dobrze widział, jeżeli chodzi o maskowanie. Nie, nie maskuje, ale wiesz co? Ten połysk. No skurkowany. Niby stonowany, niby sztuczny, ale on coś w sobie ma. Kurde, tak inaczej. Moim zdaniem, może załamanie, ale tu jest bardziej tak błyszcząco niż tu, ale tu jakby lepiej pokazywał ziarno. To tak jakby, kurczę, ten połysk jest dziwny. Nie potrafię go określić. Jest trochę inaczej. Dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać, bo to nie ma sensu. To jest moje pierwsze podejście do tej powłoki.
I tak naprawdę, no, jak widać, szału nie ma, jeżeli chodzi o aplikację. Dlaczego? U mnie w temperaturze 25 stopni, słuchaj, jak dałem tylko odrobinę tego towaru i od razu wysechł. Od razu w oczach po prostu wysechł i nic z tym nie mogłem zrobić. Na szczęście, ponowna aplikacja, gdzie dodałem dużo towaru, zrobiło się mega tłusto i szybkie docieranie. I inaczej tego nie widzę. Tu, gdzie wyjechałem za taśmę, wyjedziesz na inny element, tego nie zauważysz, od razu masz mazy. Wezmę jeszcze latareczkę. O, zobacz, tu. Widzisz, tu już są mazy. Już. Jakby było tłuste, to tak wygląda. O, właśnie, w ten sposób. Jakby tłuszcz tutaj został. I teraz tak pod latarką, jak patrzę. Kurczę, no. Co z tym połyskiem? No widać, że jest inaczej, że jest tak trochę ciemniej. Teraz z tej strony jeszcze spojrzę na połysk. No ewidentnie tak jakby tu było tak jaśniej. Tutaj pokazał to, że także przyciemnia moim zdaniem. Sprawdźmy. O, gdzieniegdzie jeszcze mazy zostały jakieś takie szerokie. No nie ma szału, nie ma. Słuchaj, prawdopodobnie mogłem nie zebrać tamtej warstwy pierwszej, jak już zastygła. Więc czy ja skoczę tym na auto? Nie wiem. Czy mogę ci to polecić? No, w aplikacji są lepsze powłoki. Nie wiem, jak tutaj będzie z trwałością. Ja ten błotnik wezmę i rzucę standardowo w krzaczki. On będzie sobie leżał. Po jakimś czasie to będzie, film będzie prawdopodobnie będzie 10 sierpnia, więc 10 sierpnia, nie, 11 sierpnia, to więc 11 sierpnia postaram się go zmoczyć. Teraz sobie poleży dobę, dwie, w ciepłym pomieszczeniu, tutaj naprawdę włożę go do warsztaciku, tam będzie temperatura w okolicach 30 stopni, jak nagrzeje, nie będę otwierał drzwi, więc powłoka się pięknie utwardzi. Kurde, no nie wiem, mam zgrzyt. Najgorsza jest w tym aplikacja. I to, że jak gdzieś wyjedziesz, i tutaj nie mówię o tym, że nie zauważysz, bo wyjedziesz po prostu i nie zauważysz, no tak, nie zauważysz, tylko przejedziesz gdzieś na sąsiedni element i masz pozamiatane. I ona od razu wysycha. Więc krawędzie to będą upierdliwe, bo sam środek, gdzie jest tłusto, jest ok. Trzeba będzie pilnować ją, zagarniać do środka. Osobiście ciężko to widzę. Połysku dodało rzeczywiście fajny, ziarno wydobyło i tu widzę różnicę. Poślizg jest taki se, można powiedzieć. Chociaż ten panel też jest taki zniszczony, więc no między panelem, gdzie nie ma towaru, a tu gdzie jest, no to jest różnica, można powiedzieć, że kolosalna. Ale tylko wjeżdżam tu, o, gdzie? Tu, gdzie jest mało towaru, słuchaj, on ma lepszy poślizg niż tu, gdzie go dałem dużo. Naprawdę. Tu jest lepiej. Nie wiem, jak to rozumować. Dobra, słuchaj, nieważne. Jak dla mnie powłoka będzie mega upierdliwa i to już nawet widać, więc biorę błotnik, czekam, aż się wygrzeje, rzucam go w odpowiednie miejsce, żeby w warunkach atmosferycznych poleżał sobie, albo nie poleżał, tak, niech sobie poleży, po dobie niech sobie dwóch poleży sobie, że tak powiem, w krzaczkach. Biorę go i specjalnie, albo wcześniej właśnie, jak będę miał film, tak, jak będę chciał pokazać film, to może od razu i sprawdzimy hydro, albo nie, hydro będzie w propozycji filmu. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. No niestety, ale kurczę, no Grzegorz, może jest to pierwsza epoksydowa powłoka na rynku, ale tak jak widzisz, z tą aplikacją, no nie wiem, nie wiem, na czym wy to aplikowaliście, nie wiem, kto to testował. Poprosiłbym kogoś, kto bawił się tym produktem, kto tak długo testował, długoterminowo i w ogóle z aplikacją, jak on to robił, bo może to trzeba na mokro, nie wiem. Ale to nic nie da, że na mokro, jak ja aplikuję i ona mi zaraz odparowuje, więc no tutaj nie mam pojęcia. Jak na chwilę obecną nie widzę tego aplikacji na całe auto. Ojej, to by była jakaś masakra. Naprawdę. I nie wierzę, że gdzieś mi nie przyschnie. Nie ma opcji. Jest tyle zakamarków, jest tyle możliwości, bo błotnik tu jest prosty. A na aucie będzie bardzo ciężko. Czy powłoka jest fajna? Na chwilę obecną nie.
mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno trudni, tak jak co bufer. Sprawdź jak rymy, walek w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kuźni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to rzeci orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Zawsze w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz życiu z systemem strat. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Błotniczek leżał sobie. Ilość dni? Nie pamiętam, więc na pewno ci się wyświetli. Ile dni minęło od aplikacji, leżał pod chmurką, czyli na niego padało i świeciło słoneczko. Co ja tutaj widzę, słuchaj? Widzę tę chmurę, którą nie potrafiłem dotrzeć. Przejadę palcem, tu jest strasznie szorstko, czyli mnóstwo kurzu. Tu jest podobnie? Tak, żadnej różnicy nie widzę. Czy to jest z powłoką, czy bez, jest szorstko, mega szorstko. Przepraszam za dźwięki kosiary, czekałem 15 minut, sąsiad nie przestaje kosić, więc a ja mam ograniczony czas. Hydro sprawdzimy z wąsza. Tak jakby nic nie było, jakby nic nie się działo. Tak naprawdę zaraz to umyjemy. No widać jak widać. Pewnie dlatego, że jest brudne, zapchane. Czyli co? Biorę APC. 1 do 10. Słuchaj, tu ma być sprawa taka z tą powłoką, że zdjęcie tej powłoki tylko maszynowo. Więc myślę, że taką rękawicą. O, żeby nie reklamować, APC już postawiłem. Więc taką rękawicą myślę, że jej nie zdejmę i APC. 1 do 10. Szuru buru. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie było mycia wstępnego, czyli piany. Ucieszę się, jak będą rysy, bo będę chciał też sprawdzić, czy produkt się regeneruje. Zobaczmy, jak ja to widzę. Słabo. Nie, nie. Siedzi. Słuchaj, siedzi. No hydro nie jest szalone, nie da się ukryć. Myjemy kolejny raz. Dobra, niby warunki atmosferyczne, a w słońcu i w kurzu, jak popada, jest tragedia. Za chwilę będziemy sprawdzać. Za chwilę będę sprawdzać śliskość, czyli różnicę tam, gdzie jest powłoka, a tu, gdzie jej nie ma. Wzdłużne ruchy. Czyli jak zrobię rysy, to będę wiedział, że to ja, że rysuję się, można powiedzieć, bardzo łatwo. Nie jest to gąbka, nie myję gąbką, myję byle jaką chińską rękawicą. Kurde, i APC, i bez rełoszu. Jak tak można? To jest z każdym myciem jest lepiej. Z każdym myciem jest lepiej. Teraz sprawdzę, czy zrobiłem jakiekolwiek rysy. Zaraz ci powiem. Tu się coś pojawiło. Nie, ale te to chyba były w ogóle tutaj. Tu jest takie paskudne miejsce. Dobra, a teraz zobaczmy tu, gdzie nie ma powłoki. No to tu jest ich zdecydowanie więcej. No popatrz. Popatrz, taka sytuacja, kurczę, ta kosiarka, no, przepraszam, no co ja poradzę, no nie mam czasu, żeby czekać. Słuchaj, przy tej latareczce wygląda to
Bardzo dobrze. Tutaj są te water spoty, które były, które się wżarły w lakier i w żaden sposób ich nie mogę usunąć. Tutaj te... No, nie rysuje się. Ok. Teraz tu. No, tutaj widać, jakby było ich więcej. Wezmę jeszcze. Umyję. Jedno podejście. Zobaczymy, czy się hydro zmieni. Hydro nie powala. Tak jak widać. Śliskość. Kurde, nie widzę różnicy tak naprawdę. No, tu jest... Tu była taśma. Wiesz co, no, mam mieszane uczucia co do tej powłoki. Oczywiście, fajną sprawą jest to, że zostaje mało wody. Fantastyczną sprawą jest to, że właśnie zostaje mało wody. I znowu APC. O, jaka cisza, jak zajebiście. Dobra. Okej. Okay. I płuczemy. Trzecie podejście i jakby lepiej. Jedziemy jeszcze raz. Dobra, czwarte, ostateczne. Już nie będę się wygłupiał. Tu widać, że rękawica złapała jakieś sywki. Wróć. Wróć. Zaraz osuszymy. Okej. Okay. Słuchaj, im dłużej myję, tym lepsze hydro. No. Proszę, ale szybko złapało ten syfek. Słuchaj, w ogóle wody nie zostaje, prawie zero. Zajebisty zjazd. No, tutaj to, z tym to jest fajne. No nie, no piąty raz też podjadę. Widać, gdzie nie było powłoki. Ewidentnie. Jeszcze raz. A, miałem nie reklamować APC. Po co? Już było na kanale. A pewnie osoby i tak zapytają, które APC umyłem. Mogłem sobie to przykręcić. Ale tak to jest, jak się łapie na szybko, bo kurczę, czasu nie ma. Wyrwane sekszaczka. Dobra. Słuchaj, co jest fajne? Mało wody zostaje. Zajebiście. Można powiedzieć, jest zjazd. Ale czy to jest dobra oznaka? Na dzień dobry tak. Powłoka siedzi krótko. Nie jeździła na aucie. Łapała tylko warunki atmosferyczne. Teraz idę po sprężone powietrze. No dobrze. Błotnik wygląda bardzo fajnie. Naprawdę. Pomimo, że nie ma słoneczka, wygląda fajnie. Gdzie ja mam to odwiesić? Tu. Tu odwieszę. Teraz tak, sprawdzę sobie. No, wygląda dobrze. Kolejna rzecz. Śliskość. Sia. Odejdź. Wiesz co? Szału nie ma, ale tu jest tempo mega. Siedzi. Ło, siedzi. Zdecydowanie siedzi. Psy oszalały. Słyszysz? Siedzi. Teraz tak, czy zrobiłem tutaj rysy paluchem, całkiem mocno dotykałem specjalnie, szurałem, żeby... No, na razie nie widzę rys. Okej. Dobrze. Sprawdzam rysy. Tutaj to było. Tutaj nie ma rys. Słuchaj, udało mi się nie porysować lakieru. Chamską rękawicą za 6 zł. Za 6 zł, naprawdę. 6 zł. I APC. I nie porysowałem. Ciekawe. Dobra. Teraz tak. Kolejna rzecz. Latareczka. Okej, widzę, co mam. Powłoka na pewno siedzi, słuchaj. Bez dwóch zdań. Teraz robimy kolejny krok. Miedziucha. Na razie... Poczekaj, na razie samym ciężarem. Samym ciężarem. To nie ma opcji, żeby cokolwiek zrobiło. Nie ma szansy. Nie wierzę.
Zobaczmy. Ani tu, ani tu. Lekki docisk. I już mamy. I już mamy. I teraz będziemy patrzeć, w jakim stopniu. Ok. Czy tu jest ich więcej? Słuchaj, tak samo porysowane. Niczym się to nie różni, żeby zminimalizowało. Teraz kolejna rzecz. Rękawica. Wycisnę ją i z całej siły w jednym miejscu. Ok. I płukanko i suszonko. Dobra. Okej. Nic, no ale wiadomo, że rysuje nam lakier brud, który jest na aucie, a nie czysta rękawica. Pomimo, że ona tam jakiś brud zgarnęła, ale to widocznie znikomy brud. Teraz tak, co będę chciał dalej sprawdzić? Jak znikają, czy uda się zregenerować te rysy? Tu są, drzejemy. Średnia taka regeneracja, jak na tasie kupi, 330 stopni ustawić sobie, jak masz możliwość. Ja tutaj jadę na wyczucie. Patrz, jak się osusza, widzisz? Słuchaj. Nie zauważyłem, żeby mi to znikało. O, już nie ma. Znikło. Nie ma. O, tu są. Znikły, słuchaj. Teraz zobaczę na zwykłym lakierze bez powłoki. No, też go zalałem. Tak. Dobra. Odkładam. Woda. Opalarka. Wszystko w temacie. Słuchaj, udało mi się. Lakier sam, jak widzisz, tu gdzie nie ma powłoki, też udało mi się te rysy zalać. Więc... Czy się regeneruje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko jest mi powiedzieć. Teraz tak, słuchaj. Co będzie kolejne? Kolejne chcę zobaczyć z tej strony śliskość jeszcze. Ok. Teraz robię większe rysy. Maksymalny docisk, jedziemy. No, teraz to już przegiąłem także. I patrzymy, jak bardzo. No, teraz to zdewastowałem. Różnica w rysach. Teraz ci powiem. Żadna. Opalara. Jedziemy. Ale się zalewa. O, słuchaj, w oczach znikają. W oczach. Lakier też. No. Widzisz. Dobrze przygrany lakier i tak właśnie zalewa się kubska. No, tutaj pokazuje, że zachowuje się tak samo jak lakier bez powłoki. Ale na powłoce szybciej znikły. Tam musiałem troszeczkę dłużej pogrzać. Okej, okay, niech będzie, że po tym czasie jest samoregenerująca. No dobrze, słuchaj, co mi pozostało? No, hydro jest ciekawe, fajne, bo zostaje mało wody. Pomimo, że panel leży, słuchaj, w poziomie. A pomyśl sobie, jak on by był w pionie na aucie. To by było perfekcyjnie. To by praktycznie zero wody. Pięknie się rozjechał. Teraz tak, co do samej aplikacji, no to jest tragedia. I Grzegorz do mnie napisał, jak aplikowało ci się powłoka. No to mu napisałem, że to jakiś dramat. Tego, tak jak widzisz tutaj, to wyjście, ta smuga, tego już no nie zdejmiesz. Nie ma opcji w ogóle. No tutaj już tylko maszynowo pozostaje to zdjęcie. Nie nawet jak dodałem towaru, to wyschnięty ten plac został. Więc Grzegorz napisał do mnie, że ok, popracujemy nad aplikacją, żeby tak szybko nie wysychała. I dostałem kolejną, kurwa, poprawioną wersję. I teraz tak. Z tą powłoką, tak się będzie nazywać, Epoxy Paint Protection Light NOX 13. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Ta powłoka pojawi się dopiero w nowym roku, w styczniu. Dlaczego? Będę chciał prawdopodobnie położyć ją na swoje auto. Zaryzykuję. Zaryzykuję, chociaż to czuję, że to jest zły pomysł, patrząc co tu. Chyba, że ta jest rzeczywiście poprawiona. Nie otwierałem jej jeszcze.
położę ją, ona sobie poczeka, jest tego 40 ml i położę ją, tam mam jeszcze woski, woski się skończą, położę ją z tyłu na małym odcinku, na klapie, bo boję się dużego panela. Chyba że zobaczę, że będzie szło perfekcyjnie, wtedy pozwolę sobie położyć klapę i tylny zderzak, gdzie jest przesrane. Tam auto ma ciężko, zobaczymy w styczniu, jak ta powłoka będzie się aplikować i zobaczymy też trwałość tej powłoki. Więc fajnie, że to właśnie będzie w styczniu. Teraz u mnie jest, dzisiaj jest 6 sierpnia, więc będzie kawałek czasu, żeby zobaczyć, jak się użytkowało tę powłokę. Na chwilę obecnie to jest tragedia, to jest dramat. Powłoka siedzi, nie jest jakaś mega śliska, nie jest też jakaś mega tempa, bo kolosalna jest różnica oczywiście. Jak widziałeś, APC 1 do 10 nic sobie z tego nie robi, czyli zasadowe produkty to tam i ma wywalone. Co mi się podoba? Podoba mi się to, że jest zjazd. Jeżeli tak zostanie, to będzie super. Będzie mało osuszania. Jeżeli chodzi o regenerację, no kurde, no słuchaj, to samo można powiedzieć, że zrobiłem na lakierze. Przedtem miałem wrażenie, że różnice w odcieniach, jeżeli chodzi o lakier i powłoka, tutaj teraz tak naprawdę to się wszystko tak jakby nie było różnicy, pomimo że tu jest taki większy połysk, wydobycie lepszego ziarna, więc no jakby nie było, powłoka siedzi. Słuchaj, no dobra, słuchaj, z mojej strony to będzie wszystko. Pierwsza powłoka epoksydowa niby na świecie, no i pierwsza aplikacja była do bani. Jest do bani tak naprawdę. Tamtej powłoki w ogóle nie będę na nic aplikował, bo się boję. Po prostu się boję. Z tą zaryzykuję. Zaryzykuję u siebie, kurczę, na tylnej klapie, na małym kawałku. Zobacz, jak się to będzie docierać. Może będzie lepiej. Także z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!